Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Janet Yellen, czyli minister skarbu, została zapytana, jaka jest sytuacja w Ameryce, ryzyko stabilności ekonomicznej, dlatego że no jest galopująca inflacja, oprocentowanie zaczyna wzrastać, ceny podstawowych rzeczy rosną. No i co ona odpowiedziała? Że skrobanki są dobre. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szczeczka do subskrypcji o codziennych, z reguły zdemonetyzowanych filmikach. No ludzie mają już obsesję, ci naiwni idioci komunizmu, po prostu to wszystko im się kojarzy po prostu z tą, ze skrobankami. Ona powiedziała, że prawo kobiet do skrobanek, no to poprawi ekonomicznie stan Ameryki, no i zdecydowanie poprawi stan ekonomiczny kobiet, no i również poprawi stan ekonomiczny czy sytuację życiową pozostałych dzieci. No i dodała jeszcze, że ograniczenie skrobanek, no to właśnie będzie limitowało możliwości planowania przez kobiet swojego życia, żeby spełnić ich marzenia i plany, i żeby spowodować, że będą usatysfakcjonowane. No i będzie i spowoduje zakazanie tych skrobanek, spowoduje to, że będzie jeszcze więcej niechcianych dzieci, szczególnie urodzonych przez czarne kobiety, które dzieci, które będą wychowywane, będą wzrastały w biedzie. No i że to jest wszystko niedobrze. No to jest coś tak nieprawdopodobnego, że to aż się w głowie nie mieści. To jest jakaś redukcja teorii ekonomicznych do kompletnego absurdu. No. Plany, żeby kobiety pracowały, no ogólnie rzecz biorąc, no to jest jeden wielki idiotyzm. Korelacja pomiędzy skrobankami, dostępem do skrobanek, a udziałem kobiet pracujących w rynku pracy, no to wzrastało to od II wojny światowej. Cały ten sytuacja, no cała sytuacja z tym ze skrobankami w Ameryce, to było 1973. No i o co to chodziło? No o to jedynie to chodziło, że kobieta z jednego stanu przyszła i powiedziała, że jej stan nie pozwala na skrobanki. No i Washington zdecydował, że to centralne planowanie jest. To jest wszystko to, co teraz jest zdecydowane. Sąd Najwyższy teraz będzie decydował, że to nie Waszyngton, nie stolica decyduje, tylko Stany będą decydowały. No a Stany z reguły będą decydowały to, że będą bardzo duże ograniczenia po 15 tygodniu ciąży, czyli po tym, jak kobieta nie ma już czwartej miesiączki, tak? Także to wydaje się, że to jest wystarczająco. To już w tym momencie wszyscy powinni wiedzieć, co robią. Także i jedna menstruacja, druga, trzecia, czwarta. No ale kiedy minister skarbu wychodzi i mówi, że skrobanki są dobre dla ekonomii amerykańskiej, no to już naprawdę trzeba być wariatką, żeby coś takiego mówić, no ale oni wierzą, oni po prostu w to wierzą. Wzrost udziału kobiet w rynku pracy, no to właśnie jak wspomniałem, wzrastał już od II wojny światowej, no bo dużo, dużo w Ameryce, no to poszło do wojska, to dużo kobiet zaczęło pracować. W tym samym czasie też, co się stało, no do Chicago, do Detroit zaczęli przyjeżdżać czarni z południa. No i dlatego na dzień dzisiejszy Chicago, Detroit, te wszystkie przemysłowe miasta, Detroit, no to w sumie miasto samochodowe, no to dzisiaj to jest Sywki i Mogiła, no ale tam bardzo dużo czarnych przyjechało z południa, to też zaczęli dobrze zarabiać. No,
Nawet kobiety, czarne kobiety też tam pracowały, no ale to wszystko trwało, mniej więcej wzrastało od wojny, II wojny światowej do roku 2000. Później od lat, od 20-30 lat, no to zaczęła się ta zmiana komunistyczna, marksistowska, kulturowa. No i rozdawnictwo, można powiedzieć, państwowe, tak, także bardzo często w niektórych dzielnicach, no to po prostu nie opłaca się pracować, no bo mówią, że stawki są za małe i można przeżyć z zasiłków. Także to wszystko się zmieniło. Skrobanki w sumie, no to też od lat 1980, no to spadło to wszystko dramatycznie, no dlatego, że w sumie tabletki antykoncepcyjne też się spopularyzowały. Bardzo dużo kobiet po prostu łyka te antykoncepcyjne tabletki dzień w dzień. No też to na pewno nie pomaga im. W życiu seksualnym im pomaga, no ale w życiu rozrodczym to nie za bardzo pomaga. Teraz ostatnio właśnie te sztuczne zapłodnienia, no to też jest jakaś tam pochodna tego, że kobiety niszczyły w sobie możliwość jajeczkowania i to wszystko skomplikowało. Także społecznie to jest makabra. No ale to od lat 1990, no to jest dużo mniej, także że jest dużo mniej skrobanek, czego minister skarbu nie zauważa idiotycznie, no to nie zauważa, że w sumie ten udział tych dzieci, które mogły się urodzić, a się nie rodzą, przecież to jest skarb. To w sumie wszystkie społeczeństwa się wyludniają. Mało które społeczeństwo ma pozytywny wzrost ludności. Japonia jest szczególnie, no oni byli zawsze zamknięci. W Ameryce ilość ludności wzrasta, no ale jedynie wzrasta dlatego, że jest potężna emigracja. No i emigracja jest akurat nie tradycyjnie, historycznie nie taka, jaka była przez ostatnie 250 lat. Teraz Ameryka się zmienia diametralnie. Tak, nie ma już przypływu ludzi, którzy chcą ciężko pracować. Teraz ludzie przyjeżdżają do Ameryki, 80% ludzi, no to po prostu żyje z owoców innych ludzi. No i to się wszystko można powiedzieć zmienia. Część no to mówi, że to jest teoria spiskowa, no ale jest wymiana. Zdecydowanie w Ameryce następuje wymiana białych chrześcijan na wszystkie inne nacje. W sumie część białych no to krzyczy, że to jest straszne, żeby coś takiego powiedzieć, no ale statystyka jest jaka jest. Te skrobanki, to straszne jest to właśnie, że dotyczą najbardziej czarnych kobiet. No i minister skarbu, kiedy ona mówi w ten sposób, że to jest pozytywne, no to jest po prostu nieprawdopodobne. Chiny miały przez długi okres politykę jednego dziecka. No jak to się kończyło? No to tak się to kończyło, że kobiety po prostu rodziły nawet dziewczynki, no i te dziewczynki były zakopywane, szczególnie na wsi, no to były zakupywane gdzieś tam głęboko w polu, także większość ludności, szczególnie na wsi, no to tam 70-80% to są mężczyźni, jest duży niedobór dziewczynek. W Ameryce są miliony zaadoptowanych dziewczynek z Chin, dlatego, że tam w Chinach nikt ich nie chciał. Także Chiny się zorientowały, no Chiny się bały, że ten miliard ludzi ich wykończy, no ale zobaczyli, że polityka jednego dziecka przymusowa,
no to nie zadziałała. No i nowe pokolenia też nie są przyzwyczajone, żeby było więcej dzieci niż jedno, tak. Także ingerencja jednak państwa, czy rządu, czy komunistów, którzy starają się sterować rodziną, no to nigdy na dobre nie wychodzi. No to musi być jednak na poziomie tego ojciec, matka, dzieci, to jest to w stanie jakoś się uregulować. Jakiekolwiek nakazy, zakazy, czy rozdawanie pieniędzy, no to jest makabra. Skrubanki, no to jest moralnie, no to bardzo takie czuła sytuacja w tym wszystkim. No i musi być ustanowiona w sumie demokratycznie. To nie może być przymus państwowy, no bo jeżeli będzie przymus państwowy, no to nigdy to się dobrze nie kończy. Konsekwencje nie mogą być policzone w zarobkach kobiety w czasie jej życia, no bo jeżeli ona zarobi dużo, a nie urodzi dzieci, no to kto będzie rodził dzieci? Gdzie będzie cały ten naród? No, naród się po prostu wykrusza, wszystko się wykańcza po jednym pokoleniu, no a i inni wchodzą na to miejsce, którzy po prostu nie patrzą w ten sposób. No i to jest naturalny cykl życia i kompletnie niepotrzebnie. No, teraz dużo tych lewackich młodych dziewczyn, no to właśnie sterylizuje się w imię właśnie środowiska, tak, także to już wchodzi w chorobę jakąś psychiczną, można powiedzieć. Całe te lewackie pompowanie, drenowanie mózgów młodych ludzi, no to daje niewyobrażalne rezultaty. Dochodzi do tego jeszcze te bez kryzys, nie. Te łatwe wychowanie bez dzieciaki od 20-30 lat, no to zawsze wygrywały, nigdy nie były krytykowane, to wszystko było cacy. Dzieciaki, które po prostu krzyczały, tupały nogami w sklepach i rodzice nie reagowały, bezstresowe wychowanie doprowadziło do tego, że no dzisiaj ci bezstresowo wychowywani prowadzą Amerykę. No i jedyne, co można zrobić, no to po prostu głosować na normalnych. Trzeba głosować na normalnych, tych ludzi po prostu trzeba wygonić. Zdecydowanie trzeba przyjrzeć się wszystkim ludziom, politykom, którzy się deklarują, że są republikanami, ale trzeba popatrzeć, czy faktycznie są konserwatystami. Ta inflacja galopująca, te ceny podskakują do góry. Teraz jest no część polityczek, no to mówiła, że jeżeli niektóre kobiety miałyby skrobanki, no to nie miałyby dzieci, no to na dzień dzisiejszy te braki w pokarmach, te mleko dla niemowlaków, no są duże braki, no to wychodzą pewne wariatki i mówią, że są braki w zaopatrzeniu, no to jak one by miały skrobanki, to nie miałyby dzieci, to by problemy w zaopatrzeniu by ich nie dotyczyły. No to jest naprawdę, to jest nie do uwierzenia, co lewactwo, co niektóre te wariatki po prostu są w stanie wypowiedzieć. No i są dumne jeszcze, najgorsze jest z tego, że są dumne z tego, że sugerują, czy tłumaczą coś w ten sposób. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest dzwoneczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. No i trzeba powiedzieć, że czasy są nieprawdopodobne, no ale w Ameryce wybory będą w listopadzie. Będą w listopadzie, także to wszystko się zmieni, wszystko się poprawi. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że w środku nocy się budzicie i drapiecie po głowie, dlaczego go wybraliście. Zdrowia dla normalnych.